Cześć wszystkim, witam was w czwartym odcinku z Buzz Astrala z Gwiezdnej Floty. Dzisiaj nie będziemy przedłużać, zaczniemy od razu kolejny poziom. Lub nie. Potrzebuję 6 medali, żeby przejść do tego poziomu, do tej misji. To jest ciekawe, mam 5,5. No dobra, powiedzmy, że w tej pierwszej misji mieliśmy te parę kosmitów do złapania, których nie udało mi się i dlatego mam 1,5 na 5. Więc spróbuję zdobyć tą połówkę medala i wtedy będziemy mogli przejść do tej czwartej misji faktycznie. No cóż, trochę się pozmieniały plany, ale spokojnie zmontuję to wszystko. O rany. Chyba dla efektu aż nawet nie wytnę tej przerwy w gadaniu, ale zauważyłem te strzałki i postanowiłem sobie tutaj poklikać. I ja pierniczę. Chyba wiem, jak zdobyć inne medale i wiem, jak zrobić 100%. Bo no dobra, mamy normalnego bossa na danym poziomie, a mamy też kurna jakiś tryb na czas i jeszcze tego wrzutka śmiesznego, co jest tylko parówką. No cóż, ale czy, a to się nie łączy, a to się łączy w ogóle w 5? Raz, dwa, trzy, cztery. No. Dobra, może po prostu w którejś z nich jest ta rzecz ostatnia, ten medal. Dobra, tych ziutków to spróbuję zdobyć sam, a te dwa tryby... A dobra, ogarniemy sobie dzisiaj w takim razie. No i tak to jest seria na 100%, no to nie będzie to niczemu przeszkadzać, prawda? Chyba, tak sądzę. Przynajmniej nie będzie dzisiaj za dużo do tłumaczenia, ja pierniczę. Nie, bo normalnie dla mnie. Ale za to będzie trzeba montować. Dobra, wszystkie cwaniaczki zdobyte, teraz tylko w 15 sekund dostać się na sam koniec. Chyba powinno się udać. Ja chyba już ogarniam, jakimi broniami mogę zdejmować tarczę przeciwnika, bossa ostatecznego. To zależy od koloru jego tarczy i od koloru broni. Zobaczcie, że teraz miałem tą fioletową broń, więc musiałem wyciągnąć fioletową broń, żeby go załatwić. No i teraz on miał tą zieloną tarczę, więc musiałem zieloną broń. No tak, jakie to proste, prawda? Dobra, załatwiony. Będę miał medale. A może ten... Nie, no nie wiem. No i tak chcieliśmy to przechodzić na 100%, więc to bez sensu, żeby robić kolejne misje. Jak poprzednie poziomy nie są zrobione. No lepiej już zrobić, żeby nie powtarzać po prostu, nie? Czy ja tam widzę możliwość zdobycia jeszcze jednego medalu za to, żeby... Za to, że zdobyliśmy kasę? To w końcu pierwszy raz, jaki powtórzyliśmy tą misję. Więc może tak. Aż ty. Ja muszę zebrać wystarczająco kasy na medal. I to 100 aż. Ups. No dobra, no to trzeba powtórzyć jeszcze raz. Dobra, tym razem się udało na pewno uzbierać. 130 udało mi się około uzbierać. No musiałem parę wydać. Niestety kredytów wiadomo na broń. Teraz to jest istotne chyba jednak, żeby mieć zawsze... Trochę broni. Ej, no nie. 125? 130. Jezu, ledwo. Ale jest ten medal. Bardzo dobrze. Dobra, no to teraz zobaczmy, o co chodzi w tych... w tej czasówce i w tym takim parówce. Bo to mnie bardzo ciekawi w sumie. No, w końcu to jakieś nowe tryby. Niby na starym poziomie. Nic tam nie gada nawet gość. Nie ma go. W telewizorze. Nie no, jestem pewien, że to będzie chyba po prostu wyścig na czas. Buzz Lightyear to Star Command. No time to lose. Let's get busy. Lightyear out. A, okej. Okay. Musimy się dostać na sam koniec najszybciej, jak tylko potrafimy. I mamy na to 2 minuty 11 sekund. Dobrze. Postaram się pomijać wszystkich wrogów. Albo może nie. Ta rakieta przyspieszająca to jednak byłaby spoko, co nie? Ale nie muszę zbierać żadnej broni. To jest dobre. Obadałem mi te rakietki, to się przyda. No, widzicie? Można tak przyspieszać sprytnie, fajnie. Dobra, czyli... tak, jak są te butle z gazem takie jakby, to one wykorzystują moc... znaczy dają moc dla tych skrzydeł. Tak są... Czyli dalej nie wiadomo ocyk. No i odnawiają też te urządzenie jakby. Z tym, że wciąż nie wiadomo, co robią te kurde niby energetyczne jakieś dziwne rzeczy. Może kiedyś się dowiemy. Dobra, mamy jeszcze minutę 15 sekund. Czy to się uda? Mogę to w ogóle skakać? Mogę. No ale ominąć to mi raczej nie pomoże. Tych bomb w sumie spadają na podłogę. A które niby powinny być tylko kurde przy bossie. Przynajmniej wcześniej tak było. Dziwna sprawa. Red, spierniczeć wrogowie, a coś głupi. I wyskakują przed ekranem. Zielony czas, czyli jest dobrze, nie? I to było wszystko? To było wszystko. Najlepszy czas. A nie, czekaj, mój czas 1.25, najlepszy czas 1.20. Co? Czyli ja muszę zrobić... Dobra, ale pokaż mi z tymi medalami. Dobra, już walić te zapisy. One nie działają, zepsuły mi się w ogóle zapisy. Chcę nadpisać i zapisać? A, dobra, to się już nadpisało. Chyba. Nieważne. Chyba. Kurna, aż nie wiem, ale coś dziwnego, nie wiem. Dziwna sprawa. Mamy 3 na 5 medali, wow, niesamowite. A jak to wygląda? No jest tu zegareczek. No ale musimy to zrobić na minutę 20 sekund, kurde. Żeby mieć najlepszy czas. Próbuję jeszcze raz. No. I od razu napierdzielamy. Spróbuję pokonać tego wroga, żeby mieć na rakietę. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, i stać nas na rakietę. Lecimy. Jeszcze trochę tego wezmę, żeby mieć ewentualnie na kolejną. Ale byle się nie wpierniczać w jakichkolwiek wrogów, nie? Bo to jest takie najważniejsze w sumie. Jak się wpierniczysz we wroga, to już po czasie praktycznie. Tyk. To jest praktycznie takie kosztujące paliwo, ale jednocześnie, no, rakiety, jeżeli byś nie miał akurat. Taka sprawa. O kurna, nie no, teraz... Co mnie blokuje? Co mnie blokuje? To niewidzialna ściana chyba była. Minuty 25 aż sekund chcę. Gra, żebym zrobił. To sporo. A jak nie będę się pierniczał w te bomby, to by było super. One tak stoją na przejściu mi praktycznie. Wyrodniactwo jedne. Chodź. No nie, chyba cię boli. Dobra, teraz mogę tutaj przejechać. Czy to będzie dobry czas, czy to już będzie zrąbany czas? Czemu się blokujesz na płotku? Minuta 1 sekunda. Czy to wystarczająco? Tak, udało się, pobiliśmy. Czyli jeszcze dodatkowy medalik za zajebiste czasy. Kurde, czuję się jak kurna w tym Crashu trójce, chociaż nie maksowałem tam na 100% tego akurat. Ale trzeba było tam też śrubować niezłe czasy, żeby na 100% zrobić jakieś tam te klejnociki śmieszne zdobyć. Dobra, oczywiście nadpiszmy i wyjdźmy. Odpiszmy i wyjdźmy. Co? Ja myliłem cały czas te... Ja zawsze myliłem chyba te... te przyciski na zapisie. A, gdybym miał pada, to by było trochę łatwiej, ale nie chcę mi się go podłączać. No dobra, no to zobaczmy jeszcze w takim razie tą sprawę. Ej, ale to też się liczy jako tylko połówkę medala. To tutaj co? Też będzie jeden cały i jedna połowa? To by było takie normalne w miarę. Dobra, czego nas chce ta paruwa? Dowiedzmy się. Możecie w sumie napisać, czy podoba wam się forma, w jakiej w sumie to zrobiłem? Czy może trzeba coś więcej wyciąć? Czy może więcej... Buzz Lightyear is on the job. Thanks, Buzz. Zostawić czy coś? Chyba nie wiem, nie? Niby jestem jedyną osobą, która to nagrywa, ale też niekoniecznie, że muszę tak bardzo wszystko zostawiać być może. Muszę zebrać 5 jego jakiejś rzeczy. Nie wiem czemu. Zgubił je. No jelo. A my, naszym zadaniem jest ich znalezienie. I koniec. Daj mi przejść, błagam. Dziękuję. Sądzę. Próbuję zdobywać te pojedyncze rzeczy, ale nic mi nie wchodzi. Kurna. To jest rakietka. Dawaj. O! Pominąłbym prawie, Dziękuję. To jest w zasadzie proste, ale... Kurde, obawiam się, że... Tutaj też może być jakaś punktacja... Nie wiem, no... Albo za zdobytą jakąś kasę... Albo, no nie wiem, za co w sumie. Może być. Za też czas jakiś lepszy, nie? Nieźle się wykręca na tej rakietce. Dobra. Jak będę miał już te wszystkie rzeczy, no trzeba chyba trochę pozbierać tych pieniędzy, tak mi się wydaje. Najwięcej dają te kurne mróweczki. Tak latają sobie na górze. Czemu mi się jakby czas nagle spierniczył o 1 000 000 sekund? Wód? Ej, halo, o co tu chodzi? A, bo tu jest ten chłop. Nawet nie trzeba do końca poziomu dochodzić. W połowie jest praktycznie ten gość. Nie wiem, Need a hand, Ranger? Buzz! Oh man, I knew you'd come back. Well, I might have had a few minutes past. Moments really, very brief. It's not me doubting, it was the body without the head. That was the doubter. The head always knew. Czy to jest jak Kenny w South Parku? Że on się rozwala co każdy odcinek? Że trzeba go kurno składać? O rety, to też trzeba śrubować czas, żeby mieć najlepszy medal. No nie. O rety, wszędzie na ten czas. No wszędzie po prostu. Oprócz pierwszej misji, gdzie liczy się zdobyta kasa. 125. No to zarąbiście. Już wiemy, kurna... No. Jak zrobić na 100% tą grę? Dziękuję bardzo. Teraz możemy... Jak będziemy robić kolejne poziomy, to będzie można... no, od razu je zrobić na 100%, a nie tak, no, pojedynczo, nie? Jak ja się cieszę, że to się ogarnęło, w końcu rozwiązało. Ale dzisiaj chyba, no nie wiem, chyba się raczej skupimy tylko na tej jednej już misji. A te kolejne na 100% to zrobię, no nie wiem, jak na przykład już będę wiedział, czy chcecie bardziej wycinać, czy nie. I ponieważ musimy zrobić dobry czas, to dawaj kasę. Kurna, nie blokuj się na tych płotkach. Rety, jak mi się to nie podoba, że blokuj się na płotkach, jak w Tomb Raiderze na wodzie. Ja, no nie na wodzie konkretnie, ale no nie wiem, jak ktoś oglądał, no to wie raczej o co chodzi. A jak ktoś nie, no to już tłumaczę. Jak się pływało w Tomb Raiderze w wodzie, to się blokowało często na krawędziach ścian i to było chyba trochę lepsze jednak niż w grze części. Czy ja już nie będę miał dobrego czasu? O rany chłopie, no nie. No nie, no chyba cię boli. 2 sekundy. No i o co tu chodzi? Jakie mam z nim pogadać, czy coś? Wód? Wód? No tutaj jest on. Mam w siebie strzelić, typie? No nie, nie powiedziałem ja o tym gra. O Jezu, zaakceptowałem chyba tą domyślną misję niechcący, no nie. Całe szczęście można wyjść z poziomu. Ej, czekaj, a co to jest w sumie? Nie widziałem tego wcześniej. Camera mode. Rotational. Directional. I to jest jaka? A, to jest ta. O Jezu, nie, wypierniczaj mi z tym. Chyba jednak wolę directional. Dzięki temu mogę się szybciej obracać. Zróbmy to szybko i nie blokujmy się na tych głupich płotkach. A, i ten gość się nazywa XR. Ciekawa nazwa. Muszę przyznać. Próbuję omijać w miarę wszystkich wrogów. Ale różnie to wychodzi. Kurna nie, bomba. No dobra, trafiłem w jedną bombę. Czy to już może zaważyć o tym, czy będę miał tę misję na złoto, czy nie? Kurna pieczona. Chyba zdążyłem tak o sekundę. Miałem jeszcze zapasu, niecałą. Mam nadzieję. Oj, mam nadzieję. Bo nie chcę tego znowu powtarzać. Nie, nie. No, masz te kawałki swoje i wypierniczaj. No. O, rety. Tak, udało się. Nie, w zasadzie to miałem jeszcze 6 sekund z zapasu. Ciekawa sprawa. No i dobra, mam medal porwy. Mieliśmy medal komendosa złoty, porówkowego. Drugi medal to paruwa. No bardzo dobrze. No nie no. Dobra, no przykro mi, że tak wyszło akurat dzisiaj, że się cofnęliśmy, nie zrobiliśmy kolejnego poziomu, jak w sumie ja osobiście miałem w planach. Ale no gra powiedziała, że nie, bo chciała być jak Lightyear to the Rescue, czyli Toy Story 2, wiadomo, gierka. I trzeba zdobywać te medale, żeby w ogóle móc zagrać kolejne poziomy. No, tak już to jest w tej grze, ale mi tam to nie przeszkadza akurat, bo i tak chcę zrobić na 100% nowa, może bo nie zrobić nowego poziomu. Powiedzcie, jak, czy jest dobrze, czy coś zmienić, czy coś bardziej przyciąć, czy może coś jeszcze bardziej skrócić, splecić. A może w ogóle co zrobić na streamie, całość te powtarzania, a nie wiem, kolejne poziomy tak na pojedynczo tylko robić. Ale wydaje mi się, że jak nadrobimy już te poziomy stare i przejdziemy do kolejnej, to od razu ją zrobimy na 100%. Bo to wtedy nie będzie trzeba wracać się i będzie w miarę, no tak, że na jednym odcinku cała planetka, nie? Wypowiedzcie się jak możecie, a ja się z wami na razie pożegnam. Dziękuję za oglądanie, zapraszam kolejne filmy i streamy i na razie.